Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Szanowni Państwo, trasa wschodnia. Dla niektórych z Państwa zapewne sformułowanie znane, dla innych mniej. O tym, czym w Suwałkach będzie trasa wschodnia, opowie nam wiceprezydent miasta, pan Łukasz Kurzyna. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam pana. Witam. Tak zwana trasa wschodnia brzmi dość donośnie, prawie jak Via Baltica. Czym tak naprawdę jest dla miasta Suwałk? No jest to taka arteria, która mam nadzieję bardzo znacząco zmieni funkcjonowanie układu drogowego i ruch w mieście. Jest to taka, można powiedzieć, mini wewnętrzna obwodnica centrum. Droga, która ma w założeniu odciążać właśnie centrum miasta, ulicę Kościuszki, ulicę Utrata i powodować, żeby ten ruch taki troszeczkę tranzytowy toczył się dalej od centrum miasta. Obecnie realizujemy dwa pierwsze odcinki tej trasy, czyli odcinek pomiędzy ulicą Pułaskiego i ulicą Północną, czyli tak obecnie nazywana ta ulica jest ulicą Rotmistrza Witolda Pileckiego. I tutaj termin zakończenia realizacji to jest lipiec tego roku. Natomiast drugi odcinek, który jest obecnie w trakcie realizacji, to jest odcinek pomiędzy ulicą Utrata i ulicą Sejneńską wraz z nowym mostem, z tunelem pod torami. I ten odcinek będzie oddany do użytku na koniec obecnego roku. Także myślę, że już na przełomie roku 2019 i 2020 no, ruch w mieście będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dotychczas. Wspominał pan o terminach oddania. Czy stopień zaawansowania prac mówi o tym, że te terminy zostaną dochowane? Jaki jest stopień realizacji po prostu inwestycji? No tak jak myślę, że suwalczanie widzą, że te prace się toczą. W przypadku ulicy Pileckiego ona jest bardziej zaawansowana, bo i wykonawca dłużej pracuje na tej ulicy. Tak jak powiedziałem, termin zakończenia to koniec lipca bieżącego roku. Mam nadzieję, że wykonawca dotrzyma tego terminu i zakończy pracę właśnie i odda z początkiem sierpnia do użytkowania tą ulicę. Na dzisiaj no, są pewne obawy, czy tak się stanie, bo część prac jeszcze nie została rozpoczęta, chociażby w przypadku ronda na ulicy Północnej, tam jeszcze właśnie budowa tego ronda nie została rozpoczęta i mam nadzieję, że wkrótce to się stanie i faktycznie te prace przyspieszą. W przypadku budowy drugiej ulicy, czyli połączenia ulicy Sejneńskiej z ulicą Utrata, wykonawca wszedł niedawno na plac budowy, udało nam się w końcu jakby z sukcesem ponowny przetarg zakończyć, także te prace nabiorą wkrótce tempa. Tak jak powiedziałem, termin zakończenia jest bardzo krótki, bo do końca tego roku. Obecnie toczą się tam prace przy budowie tunelu i przy budowie mostu. To realizują niezależni wykonawcy, bo podzieliliśmy tę ulicę na trzy zadania inwestycyjne, żeby spróbować obniżyć koszty. Właśnie oddzielnie jest zbudowany tunel, oddzielnie jest zbudowany most i trzeci wykonawca będzie realizował same roboty drogowe. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że tutaj to przyspieszenie za chwilę będzie widoczne. Już jest na placu budowy. Pierwsze prace związane właśnie z budową infrastruktury tej podziemnej, kanalizacji deszczowej już są prowadzone. Będą już rozpoczynały się wkrótce prace związane z budową podbudów, tych konstrukcyjnych kwestii drogowych. Także te prace będą nabierały tempa. Wykonawca jakby deklaruje, że tutaj na razie nie widzi żadnych zagrożeń do tego terminu i na koniec roku zgodnie z umową drogę odda. Same planowanie inwestycji ma już swoją historię długoletnią. Skąd pochodzą środki, że tak nagle ruszyła taka budowa? No tak, ma pan tutaj całkowitą rację. Na temat trasy wschodniej mówi się w Suwałkach co najmniej od 15 lat, jeżeli nie dłużej. Natomiast no, jej koszt bardzo wysoki powodował, że do tej pory nie udało się tej inwestycji zrealizować. Obecnie realizacja jest możliwa dzięki środkom z Unii Europejskiej.
udało nam się pozyskać dotacje właśnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i to wysokie dotacje. Pierwotnie poziom dofinansowania wynosił 80-85% w zależności tam od odcinka. Niestety z uwagi na to, że musieliśmy w zeszłym roku wyrzucić poprzedniego wykonawcę, kolejne przetargi spowodowały, że ceny wzrosły bardzo mocno. Obecnie ten poziom dofinansowania kształtuje się na poziomie około 50%, 52%. Natomiast no jeszcze w dalszym ciągu jest to bardzo wydatna pomoc finansowa i bez tej dotacji unijnej myślę, że jeszcze długo nie byłoby miasto w stanie wykonać tych inwestycji. Natomiast no też mamy taki plan, żeby ten trzeci brakujący odcinek, który domknie tą trasę wschodnią, czyli będzie łączył ulicę Północną z ulicą Solineńską, wraz z nową estakadą nad torami kolejowymi, no żeby w przeciągu najbliższych 4-5 lat jednak został dokończony, wykonany i będziemy się o to właśnie starać i zabiegać, no bo to domknie jakby całą tą inwestycję i pozwoli jakby temu ruchowi i mieszkańcom naszego miasta właśnie objeżdżać centrum miasta, które szczególnie w godzinach szczytu jest zatłoczone na tym kierunku północ-południe, chociaż w kierunku wschód-zachód również jakby coraz trudniej przejechać, no będzie taką alternatywą właśnie na kierunku podróżowania z zakładów przemysłowych, które są na południu i do osiedli mieszkaniowych, które są na północy naszego miasta i codziennie ten ruch tranzytowy właśnie pomiędzy południem a północą miasta w obu kierunkach jakby się toczy i w tych szczytowych godzinach no, bardzo trudno przejechać po mieście. Tak, bo chyba najwięcej zyskają właśnie mieszkańcy na przykład osiedla Kamena, prawda, gdzie do tej pory przed godziną 8 ulica Kolejowa zawsze zapchana na wyjazd na ulicę Utrata. Bo pan wspomniał, że tranzyt, ale mówimy o tranzycie takim wewnętrznym. Wewnętrznym. Tak. No tak, no myślę, że najbardziej jakby odczują poprawę mieszkańcy osiedla Kamena, bo faktycznie tutaj ulica Kolejowa, szczególnie w godzinach szczytu, aczkolwiek w ciągu dnia również no, mają problem z przejechaniem głównie przez skrzyżowanie tutaj Kolejowa Utrata Dwernickiego, bo jakby bardzo duże ruchy na Utracie powoduje jakby problemy z przepustowością tego skrzyżowania, ale również i samochody ciężarowe, które wyjeżdżają chociażby z fabryki Forte również powodują bardzo duże ten utrudnienia. Kiedyś od prezesa tej fabryki słyszałem, że dziennie około 100 tirów do nich przyjeżdża do tej fabryki, także to pokazuje, jak dużym generatorem ruchu jest właśnie ten zakład produkcyjny. I po oddaniu ulicy Pileckiego jednak większość tych samochodów ciężarowych będzie jeździła tą właśnie ulicą Pileckiego w kierunku obwodnicy naszego miasta, czyli węzła Suwałki Północ. I to uwolni już jakby poprawi przepustowość na skrzyżowaniu tutaj Kolejowa Utrata niewątpliwie. Myślę, że też część mieszkańców naszego miasta będzie korzystała właśnie z ulicy Pileckiego jako skrótu właśnie w kierunku ulicy Pułaskiego, w kierunku ulicy Reja, być może również Jeleniewa, więc te dojazdy do pracy też będą łatwiejsze do fabryki mebli i zakładów zlokalizowanych przy ulicy Północnej. Także to powinno zaowocować poprawą przepustowości. Oczywiście też planujemy inne działania, bo chcemy przeprogramować sygnalizację świetlną na tym skrzyżowaniu. Zszedł ruch tranzytowy z ulicy Utrata. Tirów jest, jak widzimy, dużo mniej. Całkowicie nie zniknęły, ale już jakby jest na dzisiaj ich tak dużo mniej, że jakby no, trzeba zmienić układ, program na tym skrzyżowaniu. Myślę, że w drugiej połowie roku to skrzyżowanie zostanie zmienione. Między innymi dzisiaj też rozmawiałem na ten temat z dyrektorem Zarządu Dróg i Zieleni, który też rozważa inne jeszcze rozwiązanie, podwojenie lewoskrętu z ulicy Kolejowej w ulicy Utrata, bo z naszych obserwacji wynika, że większość ruchu właśnie z ulicy Kolejowej odbywa się w lewo. Nie w prawo, nie na wprost, jakby w ulicę dalej Dwernickiego, tylko właśnie w lewo, w ulicę Utrata i być może właśnie uda poprzez mało kosztowne rozwiązanie zmiany organizacji ruchu, zmiany programu, znacząco byśmy poprawili przepustowość tego skrzyżowania właśnie w ramach wyjazdu z ulicy Kolejowej. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, życzę panu, żeby te wszystkie inwestycje zakończyły się w terminie, a mieszkańcom życzę troszeczkę jeszcze cierpliwości. No myślę, że jakby mamy te same nadzieje, bo jakby waga tych inwestycji i ich
wpływ na komunikację w naszym mieście no, będzie naprawdę istotny i myślę, że sobie i mieszkańcom naszego miasta faktycznie trzeba życzyć terminowego zakończenia tych inwestycji, a być może nawet przed terminem, jeżeli wykonawcom się uda. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Szanowni Państwo, Suwałki się rozbudowują, coraz więcej mieszkańców i razem z miastem również infrastruktura drogowa również się rozszerza. Dlatego uzbrójmy się w cierpliwość, abyśmy za jakiś czas coraz lepiej, płynniej poruszali się po naszym mieście. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia już za tydzień.